Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem GoChain. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt GoChain, czyli projekt będący bliźniaczą kopią, może nawet nie kopią, ale podobną implementacją do projektu Ethereum, czyli platforma do tworzenia smart kontraktów, do tworzenia zdecentralizowanych finansów, wyróżniająca się paroma aspektami, przede wszystkim według deklaracji będąca dużo szybszą, dużo tańszą, jeśli chodzi o uruchamianie smart kontraktów oraz zużywającą mniej energii, gdyż często ten projekt reklamowany jest właśnie jako taki przyjazny środowisku. Dodatkowo projekt ten posiada dosyć ciekawy algorytm uzyskiwania konsensusu o nazwie Proof of Authority. Dodatkowo również może się pochwalić ciekawymi partnerstwami, tutaj również technicznymi, także zaraz spojrzymy, co tak naprawdę w tym projekcie się dzieje. Jeśli chodzi o sam mechanizm uzyskiwania konsensusu, Proof of Reputation, to jest to oczywiście podobny algorytm do tego, jak funkcjonuje Proof of Authority. I przekładając to na taki świat otaczający nas rzeczywisty, można to na przykład porównać do przetargów, gdzie również instytucje czy też firmy posiadające już jakiś autorytet na rynku, który jest potwierdzony na przykład kapitałem zakładowym, czy też umowami podpisanymi z innymi firmami, umowami, które wynikają z podpisanych umów w celu realizacji konkretnych projektów i tego typu właśnie mechanizmy funkcjonujące obecnie na rynku, podbijające wartość i zwiększające autorytet oraz reputację danego podmiotu. Podobnie tutaj również nody będą się tym musiały charakteryzować, aby właśnie zdobyć tę możliwość podpisywania konkretnych bloków. Tu jeśli chodzi o dokładniejsze wyjaśnienie Proof of Reputation, to link zamieszczę pod tym filmem dla osób chętnych, a zwłaszcza dla osób zainteresowanych projektem GoChain. Myślę, że lektura obowiązkowa. Natomiast tutaj przyjrzymy się trochę bliżej, co w tym projekcie się dzieje. Jeśli chodzi o portal CoinPaprika, zakładka Code Progress, to tutaj niestety mamy źle podpięte repozytorium. Chociaż z drugiej strony trochę też firma, trochę też projekt GoChain, myślę, tutaj zawinił, ponieważ na GitHubie są dostępne dwa repozytoria, dokładnie mówiąc dwie organizacje, właśnie z różną liczbą repozytoriów. Pierwsze z nich, które obecnie wyświetlone jest na ekranie, jest to organizacja GoChain, którą jakby prześledzić właśnie tutaj z aktywności na GitHubie, to w tym projekcie tak naprawdę nic się nie dzieje. Mamy jedynie sforkowane repozytorium Ethereum, do którego doszło w połowie 2018 roku. I tak naprawdę w tym zakresie nic tutaj więcej się nie działo. Dlatego tutaj pod względem organizacji podpięcia tego na CoinPaprice widzimy to, co niestety daje niewiarygodne i nieoddające rzeczywistości wyniki. Prawidłową organizacją do śledzenia tego projektu jest ta obecnie wyświetlana GoChain. Oczywiście link do niej znajduje się również w podpisie filmu. I tutaj tak naprawdę mamy już te repozytoria, które nas najbardziej interesują. Co ciekawe, mamy tutaj również projekt GitHubowy, projekt organizacyjny, no chociaż dawno on nie był aktualizowany, nie było tutaj nic robione od września 2019 roku, a to jest fajne narzędzie, które pozwalałoby właśnie śledzić postęp prac w zakresie realizacji tego właśnie zadania. Jeśli chodzi o repozytoria, to przede wszystkim powinniśmy tutaj zwrócić uwagę na dwa z nich, czyli na GoChain, czyli na implementację sieci GoChain pisaną w języku Go, podobnie zresztą jak platforma Ethereum.
na której w dużej mierze ten projekt bazuje i z którą jest kompatybilny. Można w dosyć łatwy sposób przenieść swoje smart kontrakty czy swoje zdecentralizowane aplikacje z platformy Ethereum na platformę GoChain, co zdecydowanie jest plusem, jeśli chodzi o ewentualną adopcję tego projektu. Dodatkowo narzędzie, które tutaj też wypadałoby analizować pod względem postępu prac, to właśnie repozytorium Web3, czyli command line interface, narzędzie do interakcji, do tak naprawdę łączenia się właśnie z łańcuchami Ethereum czy z łańcuchem GoChain z linii poleceń. Przejrzyjmy może główne repozytorium, czyli repozytorium GoChain. Mamy tutaj mnóstwo wersji wydanych, wersji release, które myślę, że są w bardzo krótkich okresach wydawane. Także to zdecydowanie tutaj również pokazuje wzmożoną aktywność zespołu w tym projekcie. Jeśli chodzi o branże, to na ten moment mamy ich aż 32. Natomiast aktywny branch jest tylko jeden. Pozostałe branche stale, czyli branche, na których nic się nie dzieje już od 3 miesięcy ponad, nie powinny być brane tak naprawdę pod uwagę. Oczywiście część z nich została zamknięta, część z nich została zmerdżowana. To należy rozumieć w ten sposób, że te zmiany, które tutaj są w kodach tych branży, zostały dołączone do repozytorium, natomiast te, które mają te przyciski z napisem compare do porównania, to tak naprawdę są nieaktywne, nic się na nich nie dzieje od 3 miesięcy i mała jest szansa, że zostaną po prostu dołączone do głównej gałęzi kodu. Kolejna sprawa, oczywiście tutaj cały plik README informujący o tym, w jaki sposób korzystać, budować ten projekt i uruchomić własnego noda, czy też własną serię nodów. Z tego względu jest to ciekawe, że projekt ten, odnoszę takie wrażenie, jest kierowany głównie do uruchamiania prywatnych blockchainów, co zresztą również odnajduje swoje potwierdzenie w kolejnych plikach dokumentacji. Jeśli chodzi o to i o mocne powiązanie tego projektu z Ethereum, to co prawda to repozytorium nie jest tutaj oznaczone bezpośrednio jako fork na GitHubie, co myślę, że jest trochę nie w porządku, bo zresztą tak zostało to zrobione w pierwotnej wersji implementacji GoChain. Natomiast tutaj widać, że to repozytorium zostało skopiowane z Ethereum, ponieważ prace na nim w dużej mierze wykonywały osoby, które również pracowały na Ethereum, i to są te osoby, które tutaj przede wszystkim na pierwszych miejscach pod względem zaangażowania w projekt występują. Kolejne osoby należałoby już prześwietlić łącznie po tym, kiedy projekt został tak naprawdę utworzony. Jeśli chodzi o issue, to mamy ich tutaj na ten moment ponad 20 otwartych, ponad 60 zamkniętych. Większość z nich nie jest jakoś specjalnie zalabelowana, nie posiada tych właśnie znaczników, co myślę, że utrudnia trochę czytelność, z czym to tak naprawdę się wiąże. Część ze zgłoszonych błędów oczywiście posiada osobę przypisaną, której zadaniem jest rozwiązanie tego issue. Także myślę, że na to również tutaj zwracamy uwagę, czy dany issue ma przypisaną osobę i czy w ramach tego issue toczą się jakieś dyskusje mające na celu, oczywiście miejmy nadzieję, rozwiązanie tego konkretnego issue. Jeśli chodzi o kamienie milowe, czyli jakieś te znaczne postępy w projekcie charakteryzujące się wdrożeniem nowych funkcjonalności, no tutaj niestety nie jest to aktualizowane i tak naprawdę myślę, że nie ma co na to zwracać uwagi, jeśli chodzi o ten projekt. Pull requesty tutaj odnajdziemy, jest oczywiście potwierdzenie tego, co mieliśmy w branchach, czyli przeważnie na brancha później jest zakładany pull request, którego celem jest właśnie wdrożenie tych zmian do głównej gałęzi kodu, do gałęzi master. Jeśli chodzi o wiki, to nie jest ona na GitHubie prowadzona, zakładka security
Niestety tutaj nie ma informacji o żadnych błędach, o polityce zgłaszania tych błędów, o programie Bug Bounty, który myślę, że również warto byłoby zastosować w tego typu projekcie. Zakładka Insights, widok z ostatniego miesiąca, pokazuje głównie zmerdżowane trzy pull requesty, co to wydarzyło się na przestrzeni ostatnich dni. No, ta aktywność tutaj widać nie jest zbyt duża w tym projekcie. Z dodatkowych ciekawych rzeczy projekt GoChain posiada zaimplementowany mechanizm do zarządzania cyfrową tożsamością. Mechanizm niezwykle potrzebny, jeśli chodzi właśnie o konkretne zastosowania zdecentralizowanych aplikacji. Także tutaj również można sobie to wykreować, taką cyfrową tożsamość właśnie na blockchainie projektu GoChain, weryfikować cyfrową tożsamość innych tutaj właśnie uczestników. Niestety tutaj ten link do GitHuba, jeśli chodzi o implementację tego, nie działa. Prawdopodobnie domyślam się, że to repozytorium zostało ukryte, także ciężko w ogóle stwierdzić, ciężko się odnieść, na jakim etapie to obecnie funkcjonuje. Jeśli chodzi o potwierdzenie tego, że GoChain jest dedykowany głównie do właśnie prywatnych sieci, to na repozytorium właśnie projektu w zakładce Docs znajdujemy potwierdzenie tego, gdzie mamy informacje o tym, jak uruchomić prywatną sieć nodów tworzącą właśnie blockchain oparty o GoChain, bazującej na cloudowej infrastrukturze dostawców usług takich jak na przykład Microsoft Azure czy Amazon Web Services, w skrócie AWS. Także tutaj również odnajdziemy informacje, jak to zrobić. Co ciekawe, na tych platformach, tutaj dla przykładu właśnie strona Microsoft Azure, która pokazuje krok po kroku, w jaki sposób właśnie w oparciu o GoChain można na bazie ich komponentów zbudować sobie taki prywatny blockchain. Dodatkowo również jest bardzo ciekawe porównanie plusów, jakie niesie ze sobą właśnie implementacja prywatnego blockchainu opartego właśnie o projekt GoChain, a nie o typowy natywny projekt Ethereum. Także to wszystko, jeśli chodzi o projekt GoChain. Krótko podsumowując, jest to projekt bazujący na Ethereum, implementujący nowy algorytm uzyskiwania konsensusu. Projekt dość młody, jednak z dosyć ubogą dokumentacją, co myślę, że wynika z tego, że praktycznie wszystko, co jest do zrobienia na Ethereum, jest do zrobienia również na GoChainie. Projekt charakteryzuje się tutaj według zapewnień twórców dużo większą wydajnością, niższymi kosztami utrzymywania i uruchamiania smart kontraktów oraz większą dbałością o środowisko naturalne. Dodatkowo podkreślić również należy tutaj partnerstwa z takimi dostawcami usług sieciowych, usług VPS-owych, jak na przykład Microsoft czy Amazon, w celu właśnie budowania konkretnych prywatnych blockchainów opartych właśnie o nody implementowane na GoChainie. Także zapraszam do sekcji komentarzy w kontekście tego projektu. Na tę chwilę to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Cześć!